Dzika Żyrafa prosto ze Szczecina, z Berserker Steam Poland, Tomasz Żyrafa Narku. Witam Cię, Tomku, serdecznie. Witam wszystkich. Tomku, piękne okoliczności natury, amfiteatr szczeciński. Jakbyś się zapatrywał na walkę na takim obiekcie, powiedz mi proszę. No słuchaj, no cudownie, tym bardziej, że Szczecin jest zawsze w moim sercu. Mieszkam w Stargardzie, no to można powiedzieć, że praktycznie dzieli nas 20-30 kilometrów. Także no jest to zawsze miasto w moim sercu. Jest to mój drugi dom tak naprawdę. I walka tutaj przy publiczności swojej, no to jest po prostu spełnienie moich marzeń. Tomku, pochowałem trochę tutaj dotyczące mojej karierze. Rozstanie z Federacją KSW, dosyć głośne też o tym się rozpisywało, o tym się mówiło, o przyszłości Tomasza Narkuna. No właśnie, jak Tomasz Narkun spogląda w przyszłość, w tej chwili, na ten moment? Jak to w ogóle wygląda? Dużo organizacji mówi się w kontekście Twojej osoby, wymienia się w kontekście Twojej osoby, dużo się mówi o tych startach. No właśnie, jakbyś mógł tutaj uchylić rąbka tajemnicy, kto jest w grze, na co Ty się zapatrujesz, która oferta, z której strony świata, że tak powiem, byłaby dla Ciebie najbliższa, najlepiej rozpatrywana? So, na dzień dzisiejszy jest bardzo dużo ofert. I teraz w ciągu kilku dni będę wiedział już, na co postawić, na którą organizację. No, interesuje mnie tylko i wyłącznie kontrakt z jakąś fajną federacją. Nie tylko chodzi tutaj o pieniądze, ale też o kwestie takie, żeby po prostu wyciągnąć wnioski, odbudować się i móc jeszcze zobaczyć o najwyższe laury tego sportu. Tomek, właśnie to rozstaje z Federacją KSW. Ty chciałeś ten kontrakt przedłużyć? Były takie rozmowy, żeby faktycznie przedłużyć ten kontrakt, czy ty po prostu potrzebowałeś takie odskoczni, żeby troszeczkę złapać nowego oddechu? Wiem, że troszeczkę trudniejszy moment w twojej karierze. Czy potrzebowałeś takiego momentu, żeby troszeczkę złapać tego oddechu, troszeczkę może w innej federacji składać swoich sił? Oczywiście. Sytuacja wygląda następująco. Otóż 7 lat byłem mistrzem federacji KSW. Jak wiemy, jest to jedna z największych federacji na świecie, także no jest to bardzo wielka presja mentalna, nie tylko fizyczna, ale przede wszystkim psychiczna. Dlatego też no, postanowiliśmy, że na chwilę musimy się rozejść. Oczywiście rozeszliśmy się w pokojowych nastrojach, także oczywiście w przyszłości, kto wie, może znowu sięgnę po mistrzowski pas Federacji KSW, ale po prostu na dzień dzisiejszy potrzebowałem takiego odetchnięcia troszeczkę, żeby znaleźć tą znowu dziką żyrafę w sobie. Potrzebuję tego głodu, potrzebuję zrobić 2 kroki do tyłu, żeby eksplodować i wyskoczyć jak z trampoliny i znowu być tą wściekłą żyrafą, która będzie dzierżyła ten mistrzowski pas. W tych ostatnich walkach myślisz, że to była właśnie kwestia troszkę mentalnego, nie chcę powiedzieć wypalenia, bo nie wiem, czy to jest dobre, adekwatne słowo, ale to jest kwestia bardziej mentalna, że potrzebowałeś takiego mentalnego resetu, czy to jest kwestia, że zauważyłeś, coś w twoim treningu nie grasz, coś na te kwestie fizyczne po prostu no, nie do końca były takie, jakie byś sobie zakładał? No myślę, że po prostu tutaj też już nastąpiło coś takiego, że w pewnym momencie, no mówię, no 7 lat byłem posiadaczem tego pasa i w pewnym momencie jakby troszeczkę straciłem czujność. Mhm. A ten sport nie wybacza, to jest tak kurewski sport, a zarazem go tak kocham właśnie za to, że jesteśmy tutaj odpowiedzialni tylko i wyłącznie sami za siebie, wchodzimy i musimy liczyć tylko i wyłącznie na siebie, dlatego też nie ma tej mowy o tym, żeby na kogoś tutaj zgonić, tylko i wyłącznie to jest teraz, to jest tylko i wyłącznie moja wina, że ostatni pojedynki mnie poszły tak, jakbym tego sobie życzył i mój cały sztab. Jakby no potrzebuję i potrzebowałem tego po prostu resetu, potrzebowałem tego, żeby troszeczkę odetchnąć, no bo wiesz, no przez tyle lat byłem na pierwszym miejscu, każdy chciał mnie strącić z tego mojego tronu, no i tyle, no i teraz muszę znaleźć tą nową energię w sobie, nową motywację i jeszcze o mnie usłyszycie, będzie jeszcze rozpierdol, żyraf wróci. Jest popularnych trenerów w Polsce, powiedział do swojego zawodnika, który przegrał walkę w takich trudnych okolicznościach, mówi, no widzisz, no taki to sport, no i tam użył takiego słowa, którego nie będziemy używać. Tomku, no właśnie, jesteśmy w amfiteatrze szczecińskim, wiemy, że w czerwcu tutaj będzie się odbywało pewne wydarzenie sportowe z ciekawą kartą walk. Czy na tej karcie walk być może zobaczymy Tomasza czy Rafę? Wiesz co, no teraz w ciągu kilku dni wszystko będzie wiadomo, powiem krótko. Także czekamy, nie mówię nie, nie mówię tak. W ciągu kilku dni będziemy wszystko wiedzieli.
To jest kwestia przeciwnika, to jest kwestia, powiedzmy, daty, pokrywa się też z inną, powiedzmy, inne wydarzenie, w którym mógłbyś wziąć udział, czy to jest po prostu kwestie finansowe, gdybyśmy tutaj lekko uchylić rąbka tajemnicy? Wiesz co, tutaj przede wszystkim, tutaj tę galę organizuje nasz wieloletni kolega, także tutaj to będzie bardziej taka kwestia, jeżeli do tego dojdzie, taka bardziej kwestia taka koleżeńska. Nie chodzi tutaj o finanse, chodzi przede wszystkim właśnie o to, żebyśmy się dogadali tutaj bardziej po koleżeńsku, na tej zasadzie, nie? Także tutaj jest tylko i wyłącznie brane pod uwagę to, żebyśmy jakby usiedli i znaleźli wspólny mianownik. Myślę, że znajdziemy, a resztę jakby dowiecie się w ciągu kilku dni. Tomek, gala KSW na Narodowym to się zbliża też wielkimi krokami. Jest gdzieś w głowie to, że kurczę, może było warto jednak jeszcze dogadać się z organizacją, przecież ten jeden pojedynek na tym Narodowym, ty też posmakowałeś to nasze zwycięstwo i to w mistrzowskim starciu na Narodowym. Czy jak gdyby totalnie to poza twoją głową, jeżeli mógłbyś wskazać jakiś pojedynek, który cię szczególnie ciekawie, szczególnie interesuje, jeżeli chodzi o tą galę na KSW? Wiesz co, że tak powiem, ostatnimi czasy jestem tak obrażony na MMA, na zasadzie takiej, że dałem wiele od siebie, treningi były bardzo ciężkie, wymagające, wymagają od ciebie bardzo dużo i myślę, tak jak z perspektywy na to patrzę, chyba za dużo. I teraz jestem tak wyłączony z tego wszystkiego, z tego całego świata MMA, że tylko i wyłącznie jestem skupiony na sobie, na tym, żeby następną walkę wygrać. I szczerze powiem, no gdzieś tam się przewijają te jakieś nazwiska, które tam będą walczyły na Narodowym, ale ciężko mi jest powiedzieć o całej rozpisce. Wiem, że szykuje się na pewno zasna ta rozpiska. No, na pewno czekam na pojedynki kolegów z klubu Michała Materii i Tomka Romanowskiego, którzy będą mieli zajebiste pojedynki i wiem, że zwyciężą. Także no, jeżeli miałbym powiedzieć, na które czekam, to na pewno na te najbardziej. A sama gala i samo wydarzenie, jakim jest gala organizowana na warszawskim stadionie, no to jest coś wielkiego, coś niesamowitego. Jak 60 tysięcy ludzi wykrzykuje twoje imię czy nazwisko, no to jest po prostu, no to trzeba przeżyć. Jak pomyślę o tym, no to aż mi się teraz, wiesz, chcę tam po prostu, chciałoby się tam wyjść i rywalizować, bo to jest coś pięknego. No i zawsze do tego wracam i to jedna z najlepszych sportowych moich emocji w życiu. I jeżeli teraz nie zawalczę, no to na pewno w przyszłości, no bo wiesz, bo na pewno federacja jeszcze w przyszłości będzie robiła takie eventy na stadionie, a jak nie KSW, no to na pewno inna. Także kto wie. Właśnie Tomek Romanowski, Michał Materla będą reprezentować Berserker z Team Poland. Sparujesz z tymi chłopakami, znacie się z maty, też obserwujesz ich na co dzień. No jak sądzisz, ten mistrzowski pas wróci do Szczecina kategorii średniej i czy Michał Materla też wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku, jakbyśmy tak ocenili przez pryzmat też rywali, bo wiem, że bardzo mocne wyzwanie Paweł Pawlak i Radosław Paczuski, no to są zawodnicy, którzy też już bardzo, bardzo mocno na sobie miejsce wskazują. No oczywiście, no wiadomo, że pas przyjedzie tutaj do Szczecina, Stargardu, w ogóle no, do zachodniopomorskiego województwa. A jeżeli chodzi o Tomka, no to Tomek bardzo mocno się przygotowuje i rywalizujemy na każdym treningu, sparujemy bardzo mocno, także wiem, że Tomek znajdzie sposób na to, żeby znokautować Pawlaka, a jeżeli chodzi o Michała Materlę, no to co? No to Michał, no to nie trzeba go przedstawiać nikomu. Wiadomo, że Michał wychodzi, jest legendą sportu walki w Polsce i wychodzi po zwycięstwo. Stoi naprzeciw niego bardzo dobry, doświadczony zawodnik, przede wszystkim z K1, ale Michał jest, myślę, bardziej, znaczy, no pewnie, że oczywiście jest o wiele bardziej doświadczony zawodnikiem MMA i myślę, że Michał narzuci swoją grę, swoje akcje i sprowadzi walkę do parteru, ale też nie mówię, że to może się skończyć w stójce, bo jak wiemy, no Michał też dysponuje bardzo mocnym uderzeniem, niejednokrotnie posyłał swoich rywali na deski, tak chociażby ostatnio, także 2-0 dla Berserkers Team. 2-0 dla Berserkers Team, zobaczymy, czy tak będzie. Tomku, jeżeli chodzi o ciebie, ty narzucasz sobie jakiś, powiedzmy, termin, kiedy chciałbyś wrócić do klatki, czy to jest po prostu tak naprawdę
bym powiedział, jesteś w treningu, załóżmy, że pojawia się oferta, wypada ktoś z narodowego, trzeba trzeci raz mierzyć się z Mamedem i Tomek Narkun nie jest gotowy, czy faktycznie jeszcze czujesz, że powiedzmy ten miesiąc, dwa, trzy, totalny reset pokonany? Tak jak ci powiedziałem na początku, że ja o niczym innym nie myślę, jak o tym, żeby zwyciężyć. Codziennie o tym myślę, codziennie ciężko trenuję. Od początku roku, akurat nawet od początku roku, nawet wcześniej już od razu po walce wróciłem na salę treningową i bardzo mocno trenuję nad wszystkimi swoimi niedoskonałościami. I głowa ma tylko jedno, żeby wyjść i zwyciężyć. Czy będzie to miesiąc, czy półtorej, to czas pokaże. Ale na dzień dzisiejszy wam powiem tylko tyle, że jestem tak zmotywowany, że zrobię. Właśnie jeszcze zwłaszcza możliwość walki przed szczecińską publicznością, bo to jest chyba ten aspekt, który może bardzo mocno do ciebie przemówić. No wiesz, no, na pewno wielu swoich kibiców często proszą mnie gdzieś o fotkę, jest to bardzo miłe z ich strony. O wywiad jeszcze sami. Tak, nieraz o wywiad. Także no jest to bardzo miłe, to, że ludzie doceniają mój kunszt, to, że byłem tyle lat mistrzem jednej z największych federacji na świecie i to, że tyle już zrobiłem dla tego sportu, dlatego też, no, też chciałbym się w jakiś sposób im zrewanżować, odwdzięczyć i, no i zobaczymy jak to się wszystko ułoży, Bóg jeden wie jak to się ułoży. Tomku, powiem jak w starym dobrym małżeństwie, są te sporty walki, to jest też taki, można być małżeństwo od dziecięcych lat. Są te trudne chwile, ale po tych trudniejszych chwilach też przychodzi słońce. Tomasz, Żyrafa, Narkun, słuchajcie, jeszcze was na pewno zaskoczy. Tomku, bardzo ci dziękuję za rozmowę. No i to do zobaczenia już, może, to wie, tam za nami. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Trzymajcie się.